Strony oczywiście i tutaj długo wyczekiwany film w końcu z perspektywy John Deere'a, bo John Deere cały żniwa stał, miał lekką robotę, nic się zbytnio nie działo, coś tam sobie tylko na podwórku głównie porobił, no i dopiero coś przy prasowaniu belek, no bardzo pomógł, później przy wapnie, wiadomo jak zaczęły się prace pożniwne, tak John Deere już praktycznie robi codziennie. Z przodu coś kołysze, bo niestety tyłem mocno, słuchajcie, kołysało. Jadę wolno, bo kurde, pomiędzy jedynką a dwójką jest strasznie duży przeskok. I kurde, jak rzucę dwójkę, to jest za szybko. I to wiecie, on pod górki non stop trzeba żółw zając katować. I też kurde, no nie jestem pewny tego, co mamy tam z przodu, że wiecie, zawsze jestem w stanie zareagować w razie buły, jeżeli coś się wydarzy. No ale co z tyłu? No z tyłu się, jak pewnie domyślacie po poprzednich vlogach, choć ja nie mam zielonego pojęcia, jak to wszystko będzie wychodziło, w jakiej kolejności i jak to będzie wyglądało. Także to sobie zobaczymy, bo jak sami dobrze wiecie, u Krzysia był pierwszy vlog typowo tutaj z tego talerzowania. Kamerka dobrze? Dobrze, kamerka dobrze, bo miałem na Krzysia głowie, więc musieliśmy to troszeczkę zmienić. No jest to za wolno, kurde, no jest to za wolno, gdzieś wam na pewno pokażę poprzedni przejazd. Jechałem dwójką, no ale to kurde, strasznie John Deere dostawał po garach. No ale najwidoczniej tak chyba zaraz trzeba będzie, słuchajcie, tutaj zrobić. No z tyłu Rolmaco, jeżeli ktoś poprzedniego vloga, słuchajcie, nie oglądał, Rolmaco 3-metrowa talerzóweczka, dwa rzędy oczywiście talerzy, i z tyłu mamy hydrauliczny wał, taki stożkowy. Naprawdę bardzo fajną robotę robi, tutaj gdzieś tam zagęszcza nam tą glebę, gdzieś fajnie to też wszystko ze sobą przy okazji wyrównując. Jest tu też troszeczkę, jeszcze niedużo, ale wilgoci, której brakowało no na poprzednim polu, które Krzysiu gdzieś tam z ujęć, pewnie jak widzieliście w poprzednim vlogu, to się domyśliliście, że Krzysiu tutaj ogarniał. No a tutaj my tak naprawdę gdzieś tam dopiero żeśmy John Deere'a teraz podpięli chwilę temu, ogarnęliśmy ten obciążnik i żeśmy od razu dzida w pole. Nie ma to jak swoim, no po to też, słuchajcie, ten John Deere był tak naprawdę mordy kupiony, żebyśmy mogli sobie go testować w tych różnych maszynkach. W końcu też po to wszystko jest, bo tak naprawdę to nie ukrywam, że długi czas człowiek nigdy nie mógł nic sobie potestować, nic pobrać, bo tak naprawdę tu brakowało mocy, no teraz brakuje obciążenia, bo tutaj oczywiście, o widzicie sami co się dzieje, musimy lekko sobie opuścić i wysterować talerzówką, żeby ona zbyt wysoko nie była. I teraz tak, udźwig ma 3,5 tony John Deere, także no myślę, że wiadomo, no tam pompa nie jest raczej pierwszej młodości, ale powinna sobie spokojnie dawać radę, więc tu nie ukrywam, czekajcie, pojedziemy z tej strony, a z której nie pojedziemy, to i tak będzie dobrze. Czy my mamy zapiętą tą dwójkę? Zapniemy tą dwóję, no i zobaczycie zresztą sami. Wow. No tu idzie jak diabeł, a to był dopiero oczywiście żółw. Teraz daliśmy na zająca, no i z tyłu się robi piekło, no ale o to też niby powinno w talerzowaniu, słuchajcie, chodzić. Gdybym miał pewny przód, to bym raczej się tu nie zastanawiał. No ale widzicie, trochę głębiej opuszczę, jest już lekka górka, no cały czas piłować go na żółwiu nie ma chyba większego sensu. Też tak przynajmniej zawsze po mokrzynie sądziłem, że gdzieś tam, gdzie tylko mogłem, no to wjeżdżałem na zającu, a gdzie trzeba było, no to się oczywiście dokładało tego tutaj żółwia. O, domkniemy sobie wał dogniatający, bo on tutaj widzę był troszeczkę zbyt wysoko i nie dogniótł mi tak, jak tutaj chciałem. Tata jeszcze rozrzuca wapno ostatnie gdzieś tam wózki, jutro zostało mi tylko tak naprawdę poogarniać sobie, wiecie, łopatą i porozrzucać ten kawałek, na którym tak naprawdę nie wybraliśmy rozrzutnikiem, no bo wiecie sami, jak to się wszystko wybiera, więc to sobie tam ogarniemy.
ale jakby tak poszło, to jutro byśmy gdzieś tam, bo dzisiaj no wiadomo, chwilę jeszcze tu potalerzujemy. O! Czy ja mogę głębiej? No mogę głębiej, ale to od razu automatycznie John Deere Vec do Hoboka. O, nie, może spróbujmy chociaż tak jechać. Więc to wszystko jest, wiecie, kwestia przyzwyczajenia, kwestia ogarnięcia. Też tak było w Aorce, bo wiecie, mogłem mu dawać na obrotach. Ale czy był sens, no pojechałbym może kilometr, dwa kilometry szybciej. Bo tam mi pisaliście, że o, trzeba było na większych obrotach jeździć. Ale biegowo inaczej już nie mogłem, bo no pomiędzy jedynką a dwójką no jest bardzo duża, słuchajcie, różnica. Myślę tutaj nad tym ekranem bocznym, czy go tutaj wziąć i nie ogarnąć troszeczkę inaczej, bo nam robi zbyt dużą dziurę, ale to już sobie to ustawimy, słuchajcie, jutro, bo tu oczywiście te ekraniki boczne fajnie mamy, tamten mamy dość wysoko, bo teraz tak niestety tu idzie talerzówka, też muszę jeszcze sobie ramiona poskręcać to wszystko, ale powinno to takowo grać. To jest po prostu kwestia, wiecie, tego ustawienia dzisiaj. Chciałem po prostu wjechać, zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Dobra, my sobie tutaj od razu cofniemy. I zobaczymy, co to będzie, co to by robiło, jakbyśmy jeździli raz przy razie. Bardzo klasisko, fajne. Dobra, byliśmy sobie jeszcze sprawdzić, ale tam, że przy ramieniu się pobawić, bo tam było grzebane już. My to tak zostawiliśmy od jak to kupiliśmy, bo praktycznie przy niczym nam nie przeszkadzało, ale teraz gdzieś tam widać jest ta różnica, oczywiście w talerzówce. No tutaj ten ekran teraz dobrze działa, więc to będę musiał sobie poprawić. No bo tak jak mówię, no dzisiaj to wyjechałem, żeby po prostu sprawdzić, czy to jest sens, żebym ja jutro tutaj się jeszcze, wiecie, John Deere'em bawił. O podniesienie się nie bałem, tak jak bardziej o, no też moc, mówię, kurde, no musi, to jest 3 metry, tak, więc to jakby nie zrobił. Jedyny błąd, jaki się nie dogadaliśmy tutaj, bo gdzieś tam spokojnie myślę, że z chłopakami mogliśmy się dogadać, to bardziej na temat tego, że nie wiem, nawet 4 metry, ale gdzieś tam taka typowo, wiecie, na kołach, pół zawieszana, tak jak jest na przykład moja do 3PK i wtedy ona sobie świetnie, słuchajcie, tutaj by radę dawała, ale fajna, ciężka talerzóweczka, gdzie nawet przy takiej suszy, jak mieliśmy i tam gdzieś na tych pierwszych polu, gdzie u Krzysia sobie jeździliśmy, widzieliście sami, no to kurczę, naprawdę świetną robotę to tutaj robiło, więc no gdzieś tam na pewno ten bał waży jeszcze z pół tony, bo jakby nie patrzeć, talerzówka 1420, no i do tego jeszcze wiadomo, gdzieś tam dochodzi nam wał. Trzeba wyczuć szerokość, bo to 3 metry, człowiek przyzwyczajony do troszeczkę mniejszych, ale to jak najbardziej wszystko tutaj do wyczucia. No i gdzieś tam trochę jak wjechaliśmy, mówię, kurde, tak wiecie, szarpać się, bo jest naprawdę, tam była wiosenna urka, dobrze mówię? Tak, i tam były siewy na wiosnę i to kurde, powiem wam, no strasznie wyglądało. Krzysiu jak wjechał, to mówi, nie dość, że twardo, to suchutko, i to tak 2 na 10. Można powiedzieć, że się wbijała talerzówka, ale robotę zrobiła ładną i kurczę, wjechaliśmy typowo, gdzie się zaczęło przężyto i kurczę, od razu to widać, nawet tutaj te dwa przejazdy, które mamy gdzieś po tamtej stronie. I od razu, słuchajcie, zrobiło to naprawdę bardzo fajną robotę, że tutaj będziemy mogli sobie już troszeczkę bardziej poszaleć z głębokością, żeby to w miarę, wiecie, jakoś sobie opuścić i żeby to też jakąś tam robotę zrobiło. Wiem, że w talerzowaniu no, powinno się jeździć szybko, żeby to też tą ziemię, wiecie, fajnie przemieszało. No ale niestety, wiecie, to są pierwsze testy tak naprawdę John Deere'a i w gospodarstwie. Trzeba posprawdzać, z czym on sobie będzie radził i jak to będzie wyglądało. Może faktycznie gdzieś tam ta pół zawieszana całkiem inaczej by się prowadziła. Wtedy gdzieś tam tą jedynką no byśmy może jeździli, ale robili faktycznie te 4 metry, to też by to całkiem inaczej tutaj wyglądało. No ale najważniejsze, żeby robotę zrobić i o to tym wszystkim tutaj tak naprawdę wchodzi. No też nie musimy go tak piłować, bo tak naprawdę co on nam tutaj
kilometr więcej może pozwoli. Zaraz sobie wyjdziemy, to wam pokażę jeszcze za widoku Talerzówkę. No, możemy, bo zobaczymy, jak to jutro tam będzie wyglądało, o której godzince sobie przyjedziemy, ale byleby tylko dzisiaj to wszystko wytrzymało. No mówię, my zjedziemy, to jeszcze się pobawimy tak, żeby ją po prostu tutaj troszeczkę równiej ustawić. Wiecie, jarałem się strasznie, mówię, ale ja pierdzielę, zajebiście, nie? Coś potestujemy, ale kurde, jak powiem wam, pierwsze wrażenie podczepiliśmy. No i tak ogólnie już myślałem, mówię, nie no, przecież kurwa, jak ona prawie 2 tony waży, to nawet nie ma mowy, że to wiecie, że to pójdzie, nie? Ale później tak, usiadłem sobie gdzieś tam na przodzie, no mówię, nie no, ze 150 kg będzie potrzeba jak nic. Dobra. Żeby to, wiecie, gdzieś tam w miarę można było tym sterować, żeśmy sobie rozpowali łychę. Wszystkie przydasie w gospodarstwie, które się znalazły, to się tak naprawdę można powiedzieć, że przydały, bo żeśmy sobie od razu wzięli obciążniki od 60, jak widzicie po lewej stronie i po prawej 2, to już jest 100 kg, jest łycha, jest tam jakiś w ogóle taki od tuza zalążek, można śmiało powiedzieć. I gdzieś tam pasem to spięliśmy, to się trzyma na jednym bolcu, żeśmy dopasowanie do łyżki zrobili tak tylko, że po prostu, wiecie, wjechać, sprawdzić, czy też no, John Deere na pewno sobie poradzi. No tutaj ten dobór skrzyni, no skrzynia by tu troszeczkę inna mogła się przydać. Jednak gdzieś tam, żeby troszeczkę więcej oferowała nam biegów, żeby dostosować tą prędkość, a tutaj tak naprawdę gdzieś tam no polowymi to jest wolniej niż oczywiście trójka polowa, to jest wolniejsza tutaj, przynajmniej na to wygląda, niż jedynka drogowa. No i później no jest zbyt duży przeskok, żeby sobie tą trójką, jak sami widzieliście, zapierniczać. No ale co, dziękuję ślicznie w filmie Rolmako, bo tak naprawdę gdzieś tam kto by pomyślał, że z farminga do życia realnego, ale no tak to by wyszło, słuchajcie. Gdzieś tam JMZ robił właśnie maszyny Rolmako. No i gdzieś później fajnie sobie zauważyłem, że kurczę, u nich na stronie takie coś widnieje, że nawet zanim, wiecie, sprawdzisz daną maszynę w życiu realnym, możesz ją przetestować w Farming Simulator. Mówię, kurde, bardzo fajne podejście, bo gdzieś takowo przekłada się to w pewien jakiś sposób, wiecie, farming na tutaj na oczywiście życie realne, bo wiem po sobie, na targach jak chodzimy, wiecie, ja tam rolnik jak nie jestem, gdzieś tam tylko mam coś wspólnego z rolnictwem i to tyle, więc nie interesują mnie tam najnowocześniejsze rzeczy ze świata techniki w rolnictwie i tego wszystkiego. I gdzieś tam wiele maszyn, to kurczę, idę i mówię, o kurde, to w farmingu było, nie? Fajne. Albo jak w farmingu wyjdzie, mówię, ja pierdzielę, nie wiedziałem, że w życiu realnym takie coś jest. Także gdzieś tam powiązanie to ma, gdzieś czasami też słyszymy, jak sobie szliśmy i gdzieś tam, wiecie, młodszy gospodarz, o słuchaj, to w farmingu, nie? I gdzieś tam ten ojciec, no, farminga powiedzmy nie gra i gdzieś tam sobie popatrzy na tą maszynę, więc możecie też powiedzieć, jak to u was wygląda. Czy gdzieś tam też nie jedną maszynę już na przykład znaleźliście z farminga, a w życiu realnym i odwrotnie. I tutaj gdzieś tam złapaliśmy kontakt na właśnie targach Opolagra, bo byłem chłopaków odwiedzić, właśnie pochwalić za to, jak właśnie podchodzą do tematu. I tak kurde, żeśmy, wiecie, gadka, szmatka, i mówię, kurczę, mam większy ciągnik teraz, czy nie byliby chętni na jakieś testy. No i co najfajniejsze, to też chłopaki właśnie mają mniejszego bezorkowca, gdzie to jest właśnie spoko, bo teraz tak naprawdę jak się jedzie na te targi, to te maszyny są tak duże, że przynajmniej te 200-250 koni przy niektórych maszynach trzeba mieć, bo no już sobie tam technologicznie za dużo w polu nie popracujesz ze wszystkim, więc no to wygląda jak wygląda. I mówię, kurde, fajnie, bo u chłopaków nawet i byśmy, powiem wam szczerze, bezorkowca znaleźli, którego być może przetestujemy z Krzysiem, bo tam niby jak coś albo jest 2,5-metrowy, albo tam można odkręcić jakieś łapy i wtedy tam 120 koni powinno sobie spokojnie z tym poradzić, także
zobaczymy. Zobaczymy, jak to dalej się wszystko potoczy. No teraz przy następnym wyborze też już będziemy wiedzieć, co patrzeć. Ja też będę wiedział, że muszę coś z przodu zrobić, bo przede mną jeszcze niejedne testy na pewno tutaj jakiś maszyn, więc musimy jakiś fajny tutaj, słuchajcie, obciążnik do John Deere'a wymyśleć. I będziemy mogli sobie wtedy już coś ciekawszego tutaj oczywiście podziałać, żeby też John Deere sobie tu ze wszystkim dawał radę. No oczywiście nie będziemy szaleć, tak? To nie będzie tak jak przy 3P-ku 2,7 metra. Choć ja tutaj myślę, że jak ona by była na kołach, to powiem wam szczerze, że te 4, nie wiem, czy chłopaki mam 4,5 później metra, już teraz nie pamiętam, coś w farmingu testowałem, ale ja chyba testowałem właśnie, wiecie, bezorkowce z Rollmaco sobie testowałem, to tam wiem, że 4,5 metra są, nie pamiętam już jak z talerzóweczkami to wyglądało. To oczywiście talerzóweczka U652, jak dobrze pamiętam, z tej strony akurat oznaczeń nie widzimy. Powiem wam tak, no idzie może to mozolnie, bo 3P-kiem jeździliśmy trójką, no to tam ta prędkość będzie... O, no dobra, możemy tak śmigać, porównywalna gdzieś do tego, tak? No ale tu w tym wszystkim chodziło o to, że gdzieś tam ja potrzebowałem coś cięższego, no i coś, co ma w końcu wał, bo nie ma co, gdzieś tam moja talerzówka bez wału jest tam po jęczmieniu, no wygląda to bardzo słabo. A gdzieś mówię, kurczę, jak zobaczyłem, jak to zrobiło Krzysia robotę, mówię, nie, no to jest petarda. Także tu pod tym względem akurat nie ukrywam, że bardzo mocno chodziło mi o wał. I też ja mam, wiecie, krzywe pola, więc tu też ta talerzówka będzie musiała zrobić robotę, bo tak naprawdę chcę sobie trochę porównać te pola. Zobaczymy, jakie jeszcze maszyny mi w tym pomogą. Bo gdzieś tam, no jednak te bruzdy co roku, wyorywane, zaorywane, to nigdy tak nie wyrównuje i tam, mówię, przy koszeniu to była naprawdę męka pańska. I tutaj gdzieś, później przy kolejnych uprawach czy orkach też to naprawdę, no troszeczkę denerwowało, więc mówię, potrzebuję coś, czym sobie naprawdę fajnie tutaj to wyrównam. Ja myślę, że później jak już sobie tą talerzówkę ustawimy tak porządnie, to sobie, słuchajcie, wyjedziemy i zrobimy na pewno jeszcze raz te miejsce, gdzie są bruzdy. Tu po prawej stronie już widzimy, jest zadolenie, więc je na pewno z dwa razy będziemy musieli sobie machnąć. To zobaczę, nawet może sobie te ekrany boczne podniosę, tak żeby te talerze mi, wiecie, tą ziemię tam nagarnęły, tak żeby później na orki na to wszystko było fajnie równo. No tutaj chciałem też jak najszybciej potalerzować, żeby jak najszybciej wymieszać to wapno z ziemią, nie czekać teraz na deszcze, żeby to się po prostu rozpuszczało, niech to już się po prostu rozpuszcza w ziemi. No i najważniejsze, słuchajcie, to, że miałem takie cholerne przeczucie. Kurde, znowu nogę z gazu trochę zdjąłem, a tak to zawsze trochę szybciej idzie. Miałem cholerne przeczucie, żeby wczoraj to wapno rozwieźć na całość, bo mówię, tyle razy topiliśmy z tym wapnem, z nich was, znaczy bardziej oni nas zawiedli z tym wapnem, niż kuźwa to w tego wszystko jest warte świeczki. I mówię, kurde, ja rozwalę sobie to wapno na całość, w razie W, jak dowiozą, to sobie pojadę jeszcze raz. No i kurwa, dobrze to zrobiłem, bo jeszcze wczoraj dzwoniąc, jak rozwalaliśmy wapno, to powiedział, dobra, jutro na rano jest i on teraz osobiście obiecuje, że przyjedzie suche, bo już wtedy obiecał, no nie przyjechało, więc przeprasza i teraz obiecuje, że teraz przywiezie, jak będzie suche. No i obiecał, że będzie to jutro. No i kurde, gdzieś tam, ja już jak skończyłem ostatni wózek, sobie nasypywałem koło domu, to tata dostał SMS-a, że dopiero w następnym tygodniu. A ja już w następnym tygodniu, to ja już, wiecie, będę miał podtalerzowane, ja chcę stąd spadać, brać za vlogi, gdzieś tam swoje życie prywatne, tego wszystkiego, dużo spraw i innych rzeczy jest do pozałatwiania. Więc tutaj trzeba pociorgać. Ale jest bardzo często ten zestaw teraz tu w okolicach widuję. Skupują słomy i po prostu gdzieś tam, wiecie, bardzo często sobie tutaj latają w naszych okolicach, mimo że to nie jest zestaw gdzieś tu typowo ze Solca. Opa, dople. No ale fajnie, fajnie to wygląda. Sami chyba możecie przyznać, że jest różnica pomiędzy tutaj, ale ładnie, do góry myszko, do góry. No więc z tym wapnem wyszło jak wyszło
I kurde, całe szczęście, bo mamy rozwiezione i najwyżej, wiecie, będziemy tak to... Nie wiem, czy będziemy sypać po orce? Można by było? Ale nie wiem, czy nie zrobimy tak, że po prostu tutaj... wiecie, NPK jakieś poleci, nie? Jakiś wieloskładnikowy nawóz przed siewami, żeby po prostu to od razu zadziałało, że w następnym roku tutaj już nam jakąś fajną robotę to oczywiście zrobiło. No bo też trzeba tu trochę się wziąć, bo jak widzę u ludzi, jak pola wyglądają. Fakt, że powiem wam, że jesteśmy po środku. To nie jest to najgorsze, co może być, bo jak się sobie z Krzysiem jeździliśmy i widziałem, co ludzie mają na polach, to mówię, kurwa, no jest lepiej już od kilku lat, coś żeśmy tutaj porobili, jest ciekawiej. I jakiś tam plon jest, przynajmniej, no też widać to od razu, że no nie mieści się tylko do szpicherka. Tylko jeszcze no musiał powstać BIM i coś tam idzie na sprzedanie. Więc nie ukrywajmy, że no coś tutaj się troszeczkę poprawiło, ale do tej poprawy to jeszcze brakuje naprawdę dużo, no i tak jak już nieraz mówiłem, no tutaj nie będziemy liczyć na pewno na jakieś plony 10 ton z hektara, bo po prostu u nas się liczą koszta, jakie później są, tak żeby jakiś tam ten przychód albo na minus nie wychodzić. Co z tego, żeby, wiecie, będzie sypała po 10 ton, jak kosztu będzie na za 9 ton i ta tona jest tylko plusu, więc po co ryzykować, wtedy modlić się, żeby Bóg wie, nie przyszło jakieś gradobicie, czy Bóg wie co. Lepiej gdzieś tam mieć te 3-4 tony z bardzo malutkim nakładem. No tak jak u nas, jest to od kilku lat i gdzieś to tam wychodzi, też przestaje już powoli z tym walczyć, więc jedynie teraz, żeby po prostu tą robotkę jakoś fajnie się robiło i taka, kurde, no powiem wam, jak już by się tu John Deere'ka ogarnęło, bo mówię, on tego przedniego napędu nie potrzebuje, bo tu Bóg wie, jakie maszyny nie będą, on sobie będzie tutaj fajnie radził, tylko ogarnąć mu teraz na spokojnie, przedłużyć mu tą ramę jakoś fajnie, zrobić mu jakiegoś takiego, tuza tu raczej nie będzie, no bo nie jest jakoś bardzo potrzebny w gospodarstwie, ale potrzebny jest obciążnik, który na przykład będzie, wiecie, można go we dwóch podnieść, założyć i go czymś wypełnić. Także jak nie będzie potrzebny, to po co ma dogniatać tą przednią nam tutaj ośkę. Dobra, sobie jeszcze walniemy. O, bardziej ten nasz wał. Niech on nam tutaj dogniata. Możemy jeszcze troszeczkę sobie opuścić. Jakoś nie mam nawyku tak pałowania w ogóle go, bo gdzieś tam i przy orce to widzieliście i tutaj przy talerzówce też, no jednak no powinno się. O, teraz ten wał jeszcze fajniejszą robotę tutaj robi. Co my tu ogarniemy? Na razie jedziemy lewą stroną, a później sobie prawą stroną. Jedziemy. Dobrze, sobie troszeczkę podniesiemy. I sobie oczywiście cofniemy, żeby tu było słupka ładnie zrobić. O, także tak to u nas powoli, słuchajcie, leci i fajnie, że już jesteśmy po, tak naprawdę już się nie ma czym martwić, bo tak to jeszcze człowiek, wiecie, tym wszystkim się, kurde, zamartwia, a to czy się uda, czy się nie uda, kurde, pożniwować tego, to wszystko, wiecie, jakoś tak na spokojnie. Przejdzie ładnie. Dobra, super. Także już ten problem taki, wiecie, mamy z głowy, że jednak ten plon całoroczny jest zebrany, to wszystko jest w szpicherku, już sobie tak naprawdę za jakiś tydzień świnki już będą mogły spokojnie to wszystko jeść, bo naprawdę pasza rozchodzi się jak ciepłe bułeczki w sklepie. Ja tam narobiłem z 1,5 tony, a tak naprawdę zaraz tego już można powiedzieć śmiało, że nie będzie. Cyk. I cofnąć? Nie, chyba nie. Dobra. Także wiecie, gdzieś tam
Ulubiona praca to oczywiście gruberowanie, talerzowanie, to tam czy w farmingu, czy w realu, to jakoś te prace później zawsze mi się podobały, bo to jest taka luźna robota jest, no. No tutaj też się trochę trzeba przypilnować tego wszystkiego, żeby nic złego się nie wydarzyło. Ale pewnie wiecie, no z czasem jak już człowiek wszystko tutaj poogarnia, no to też inaczej będzie na to wszystko patrzył, jak będzie pewny jakiś tam rzeczy, no to już nie będzie czym się tutaj tak naprawdę przejmować, bo cały czas gdzieś tam w głowie mam i patrzę, czy mi się nic nie urwało, że mi się podciągnik nie dostało, no bo wiecie, ja tego nie odczuję. Odczuję to podczas podnoszenia, no nie chciałbym, żeby mi tutaj to gdzieś tam wpadło i coś na przykład uszkodziło. Wszystko mamy podłączane ładnie, światełka również. No tutaj ten sam wypus właśnie do tyłu tego wału, to już też tą robotę robi, bo jednak jak są krótsze maszyny, to też całkiem inaczej to oddziałuje, no ale żadnego obciążenia John Deere nie ma. Muszę popatrzeć, może jakieś oryginalne by coś kupił, ale to raczej będzie ciężko, żeby coś takiego sobie ogarnąć. Dobra, trzeba tu pinieść, bo cały czas ja się rozgaduję i cały czas ja zapominam, no nie wiem, w ciągniku nie mam ciężkiej nogi, no w mokrzynie miałem, bo musiałem, bo tam pod każdą górę, żeby podjechać i w ogóle to tam trzeba było, słuchajcie, gnieść non-stopper, a tutaj tego po prostu gdzieś nie ma, tu już jest ten luz taki, wiecie, pożliwny, tu już na spokojnie. No i teraz fajnie, chłodniutko, bo wiecie, no tu muszę być pozamykany, bo kurzyło nieziemsko wcześniej jak sobie jeździłem, teraz tego nie ma, bo już gdzieś tam powoli wilgoć, rosa wchodzi przy ziemi, więc tu można powiedzieć śmiało, że już jakoś nie kurzy, ale po co drzwi pootwierane, miałem wysprzątane, chodzi tak na wapienku, nam się troszeczkę on tutaj ubrudził. Tata widzę zjechał, odwiózł już wózek do wapna, także też fajnie, bo jakby przyszła, to dzisiaj bym musiał wapnować, jutro byśmy dopiero się z talerzówką męczyli, więc już kolejny dzień by nam tak naprawdę gdzieś tam można powiedzieć śmiało, że zleciał. A tak to już będziemy mogli sobie fajnie tu podziałać i niech rośnie tak jak groch. Nie wiem, czy gdzieś coś będziemy sypać, żeby jakiś poplon był. No obstawiam, że Masej zrobił robotę i ten poplon sam sobie po prostu tutaj oczywiście rozsiął. Dobra, słyszymy się prawdopodobnie jutro, jeżeli nic złego się nie wydarzy i będziemy sobie działać dalej, także dzisiaj tak na szybko. Taki króciutki, a jutro już sobie coś lepszego i dłuższego raczej zrobimy, jak już sobie tu to wszystko fajnie, słuchajcie, poustawiamy. Także dzięki śliczne, miłego dnia wam życzę, bo pewnie te vlogi będą się pojawiać od rana, albo ten jakoś może wyjdzie wcześniej przed tym wszystkim, no zobaczę, nie mam jeszcze zielonego pojęcia, wrócę do domu, to wtedy jak będę miał to na kompie, to będę sobie działał. Z fartem mordy. Działajcie, uważajcie na siebie, trzymajcie się, na razie, cześć!